Na wstępie sezonu 2019-2020 z udziałem rekordzistek i rekordzistów nie da się nie wspomnieć o dokonaniach minionych 12 miesięcy. Historycznie, bo nie chronologicznie, odnotujmy zatem potrójną koronę futsalowców, w tym, a może przede wszystkim awans do europejskiej elity w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Bardzo udanie zaprezentowały się w minionym sezonie rekordzistki, tak na parkiecie, jak i na trawie, gdzie były bliskie awansu do futbolowej Ekstraligi. No i wreszcie nasi futboliści, którzy z wyraźną stratą do zwycięzcy rozgrywek z Polkowic zajęli czwarte miejsce, ale zrekompensowali to w doskonały sposób zdobyciem Pucharu Polski na Śląsku i promocją do dalszych gier. Rozmawiamy z prezesem BTS-u Rekord, panem Januszem Szymurą, rozpoczynając naszą rozmowę od wątku jubileuszowego, bowiem sezon, miniony sezon, zbiegł się z ćwierćwieczem Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord, a ten sezon miniony był niczym dotknięcie sufitu. Wyniki nie z tej ziemi. Tak, faktycznie. Najlepsze w historii naszego klubu i to na praktycznie wszystkich polach. Czy to dotyczy sportu, począwszy od młodzieżowego, piłkarzy, piłkarek, no i naszych mistrzów Polski. Sukces gonił sukces i faktycznie to hasło, czy to już jest sufit, powiem tak, zawsze co roku robiliśmy jakiś określony postęp. Powiem tak, czuję to już tak wewnętrznie, że było duże sprzężenie i zarządu, ale przede wszystkim naszych sportowców, aby także na sportowo dobrze uczcić no, tę naprawdę już solidną rocznicę. Myślę, że musimy się być przyzwyczajeni do tego, że nie każdego roku będzie się odnosiło takie sukcesy. To jest po prostu logicznie i matematycznie, no i także organizacyjnie no, niemożliwe. Ale będziemy sobie zawsze stawiać tę poprzeczkę, przynajmniej przed każdym spotkaniem jak najwyżej. Osobną półką we wszelkich sukcesach minionego sezonu 2018-2019 jest gablota z trofeami młodzieży, futsalowej młodzieży. Mówię oczywiście o rozrywkach młodzieżowych mistrzostw polskich. To tu już w istocie marginesu na poprawę praktycznie nie ma. No tak, no to już ten margines oczywiście jest, bo można zdobyć już takiego zupełnie szlema, wygrać wszystkie turnieje młodzieżowych mistrzostw Polski, mówię w kategoriach męskich czy młodzieżowych, myślę tu o chłopakach. To nam się do tej pory nie udało, ale to bądźmy pod tym względem i poważni. To jest praktycznie, no zawsze się może zdarzyć, że wśród kilkudziesięciu meczy jakiegoś, szczególnie w kategorii młodzieżowej, się nie wygra i stawianie sobie takich celów no byłoby już zupełnie, myślę, że nierealne i myślę, że w sporcie młodzieżowym nie do końca o to tutaj chodzi. Cieszą. Przede wszystkim wydaje mi się, że sprawdził się model szkolenia piłkarsko-futsalowego. Ten model powoduje, że odnosimy te sukcesy. To nie jest tak, że w tym roku tak to wyszło. Poprzedni rok to był prawie, czy poprzedni sezon, no, równie udany. To, że zdobywamy dwa czy trzy tytuły mistrzów Polski w różnych kategoriach wiekowych, to już jest, staje się normą. Myślę, że też musimy być przyzwyczajeni, że będzie taki jeden czy dwa sezony, gdzie nam się to po prostu nie uda i będziemy się cieszyli z tego, że startujemy w tych młodzieżowych mistrzostwach, że co roku to czynimy. Tu przy tej okazji taka dygresja, po raz pierwszy tak się zdarza, że Polski Związek Piłki Nożnej mocniej zaczyna wspierać start w tych młodzieżowych mistrzostwach Polski. Pojawiają się za tym jakieś określone środki finansowe, to nie są jakieś duże pieniądze, ale no, pokazuje to, że ta rywalizacja na tym poziomie również dla Polskiego Związku Piłki Nożnej jest zauważalna. A skądinąd wiem, to z źródła jeszcze nieoficjalne, że w ramach tak zwanego procesu certyfikacji szkolenia dzieci i młodzieży Polski Związek Piłki Nożnej docenił nowatorski program szkolenia futsalowo-młodzieżowego, futsalowo-futbolowego w Rekordzie. Tak. Jak wczoraj rozmawiałem z Jarkiem Krzysztolikiem, Bogusławem Matlochem w tym temacie, no to punktacja, jaką nam przyznano przy certyfikacji naszej szkółki piłkarskiej, czyli chodzi tu o tych najmłodszych adeptów futbolu i pośrednio futsalu, no to ten układ szkolenia został
układzie innych szkół w Polsce no niezwykle wysoko ocenione. Ja myślę, że to jest nowatorska rzecz. My zakładamy, że futsal jest częścią dużej piłki, tak do tego podchodzimy. Decyzje o tym, czy ktoś będzie piłkarzem, czy futsalowcem w przyszłości, no to jest po okresie ukończenia naszej szkoły mistrzostwa sportowego. A tak to traktujemy, że tych elementów wspólnych jest tak dużo i chcemy, żeby w piłce nożnej nasi wychowankowie przede wszystkim charakteryzowali się no, ponadprzeciętną techniką, a nikt nic tak nie tworzy, czy współgra z podnoszeniem tych walorów technicznych, jak umiejętność grania w futsal. Harmonijnie z tym wodkiem współgra sukces trzecioligowych futbolistów, o którym nie wspomniałem na wstępie, mianowicie wysoka lokata w programie Pro Junior System w minionym sezonie. Tak. Ale już chciałbym zapytać prezesa o zbliżający się sezon, od którego dzielą nas praktycznie godzinę. Inauguracja w sobotę po południu meczem wyjazdowym z Lechią Zielona Góra. Tak, tu po zmianie nazwy. Zmiana nazwy. Tak. To już siódmy sezon rekordzistów na trzecioligowym szczeblu. To wyzwanie czy trwanie? To najpierw bym się odniósł do tego wniosku sukcesów Pro Junior. No, tu trzeba zaznaczyć, że jeżeli chodzi o naszych trzecioligowców, to my tu nie otrzymujemy żadnego wsparcia takiego zewnętrznego. Tu myślę o jakichś stypendiach czy środkach chociażby z budżetu gminnego. W związku z powyższym fakt, że otrzymujemy 200 tysięcy złotych w ramach Pro Junior, to dla nas no, istotny zastrzyk. Istotny zastrzyk. To naprawdę jest fajna sprawa, ale to wynika z tego, że u nas grają praktycznie wychowankowie, którzy w tym Pro Junior są liczeni podwójnie. No i ten kurs ciągle w układzie młodzieżowym jest, to tutaj nie odkrywam żadnej nowości, że jest od wielu, wielu lat podstawą funkcjonowania klubu. A trzeba powiedzieć, że w trzeciej lidze, w której rywalizujemy, mamy sytuację bardzo trudną, bo to jest jedna z czterech trzecich lig w Polsce, ale charakteryzująca się z tym, że w tym sezonie będą aż cztery zespoły rezerw. Będą rezerwy Śląska Wrocław, Zagłębia, Lubin, Miedzi, Legnica i Górnika Zabrze. To wszystko są już uznane firmy i wiadomo, że tacy grają tylko młodzieżą. W związku z powyższym nawet powtórzenie tego sukcesu, myślę, finansowego w nadchodzącym sezonie będzie niezwykle trudne. Gdybyśmy grali w jakiejś innej trzeciej lidze, byłoby to znacząco, to można było powiedzieć, że mamy wreszcie sposób na finansowanie uczestnictwa w tej rywalizacji. A teraz ten siódmy sezon, no, muszę powiedzieć, że aż mnie to dziwi, że tak długo jesteśmy na tym poziomie rozrywkowym. Ta trzecia liga przez te lata się zmieniała. To jest zupełnie inny układ rozrywkowy niż kilka lat temu. Można powiedzieć, że przez udział w tej trzeciej lidze poprzez te różne reorganizacje, bo startowaliśmy w trzeciej lidze, która była ligą opolsko-śląską. W tej chwili to już jest 1/4 Polski. Więc można powiedzieć, że tak w zwanym międzyczasie jednak ten awans sportowy zrobiliśmy. Gdzie był 7 lat temu Ruch Chorzów, gdzie jest dziś? Tak, no to wystarczy popatrzeć, że teraz będziemy rywalizować chociażby z Rowem Rybnik, z Polonią Bytom, ja tak, czy z Kluczborkiem, który w sumie notabene spadł i znowu będzie grał, więc jest, już nie mówiąc o Ruchu Chorzów, no to są określone firmy, z którymi musimy rywalizować. Tu trzeba też powiedzieć, że często to są kluby, które są wizytówką danego regionu, danego miasta. W związku z powyższym też mogą liczyć na bardzo duże finansowe wsparcie z budżetów gminnych, czy ewentualnie sponsorów. W związku z powyższym ta rywalizacja i granie na tym poziomie, ja bym, broń Boże, nie mówił tu o jakimś trwaniu, to ciągle sobie stawiamy cele, no nie tylko to trochę już oklepane hasło, żeby wygrywać w każdym meczu, ale chcemy się bić o czołowe miejsca. Na początku poprzedniego sezonu ja byłem osobiście niezbyt zbudowany stylem, w jaki gra Rekord. I z biegiem miesięcy, szczególnie w układzie już wiosny, to ten styl gry już jest coraz bardziej zadowalający. Widzę, że drużyna już jest zgrana i warto na takie mecze trzecioligowe przychodzić. Ja w tym momencie bardzo zachęcam
do bytności na tych meczach trzecioligowych, to są naprawdę pod względem sportowym ciekawe wydarzenia. Szczególnie, że niektóre z nich będą odbywać się na stadionie miejskim. A skoro o tym wątku, to kto się prezesowi marzy w głosowaniu Pucharu Polski? Już swego czasu takie pytanie było. No faktycznie, to zależy, którą nogą człowiek stanie, o tak bym powiedział. No bo tak, z jednej strony to jak stanie lewą nogą, to mówię, no żeby to był ktoś taki, którego jesteśmy w stanie pokonać. A jak prawą, no to nie, to faktycznie fajnie by było, gdyby taka marka typu Legia Warszawa, Wisła, Kraków, czy Górnik Zabrze tutaj, czy Mistrz Polski, chociażby Piast Gliwice zapukał do bram Cygańskiego Lasu, a w tym wypadku na stadion miejski, podejrzewam, gdyby takie wydarzenie miało mieć miejsce. Ja przypomnę, że 2 lata temu, gdy po raz pierwszy w historii zdobyliśmy Puchar Śląska, no to rywalizowaliśmy w takiej rundzie przedwstępnej, ale już na szczeblu centralnym z Bełchatowem i wówczas no, trybuny w Cygańskim Lesie, które liczą 1000, jest miejsc na 1000 widzów, no to były szczelnie wypełnione. Także widać, że ranga rywala i możliwość sprawienia niespodzianki to przyciąga kibiców. No ja zakładam, że w tej rundzie i w tym roku, w tym sezonie trybuny Estadio Startowa nie pomieszczą wszystkich tych, którzy chcieliby obejrzeć pucharowe zmagania biało-zielonych. Prezesie, a u dziewcząt spore przeobrażenia personalne po ruchach kadrowych. Wygląda to na podniesienie jakości tak na trawiasnym boisku, jak i na parkiecie. No z pewnością tak. Tutaj rola trenera Trzebuniaka, który i z takim hasłem do mnie osobiście, czy do zarządu no dotarł, iż rozgrywki kobiecej piłki w przyszłym sezonie będą bardzo, bardzo wymagającą rywalizacją. Z czego to wynika? Wynika z reformy kobiecego futbolu. Mianowicie zamiast 2 pierwszych lig, a my w tej chwili, przypomnę, gramy na zapleczu Ekstraligi kobiecej, to będzie 1 liga, czyli śladem dużej piłki. W związku z powyższym większość drużyn, które obecnie gra na tym poziomie, po prostu spadnie o 1 poziom rozgrywkowy niżej. W związku z powyższym wszyscy będą grali jednocześnie i o awans, i to, żeby... I o utrzymanie. I o utrzymanie. Także rywalizacja będzie niezwykle trudna, ciekawa. Tych meczy nie jest wiele, bo w rozgrywkach uczestniczy 12 zespołów. W związku z powyższym każdy mecz będzie niezwykle istotny. Stąd budowanie takiej kadry, która no, przynajmniej teoretycznie no, powinna powalczyć o to, abyśmy w przyszłym sezonie grali przynajmniej na tym poziomie pierwszoligowym. Tu wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, że kobiecy futbol no to jest najbardziej, najszybciej rozwijająca się dyscyplina sportowa na świecie. My to obserwujemy, zajmując się tym już ponad 10 lat. Inaczej się patrzyło na futbol kobiecy właśnie 10 lat temu, inaczej teraz. Tu warto również zwrócić uwagę na to, że także nasze władze gminne to zauważyły i zarówno grając w piłce nożnej, jak i w futsalu dziewczyny, czy w sumie w tej chwili po zmianie zasad finansowania sportu w naszym mieście, no jest określone wsparcie, które na tym poziomie no jest takie zadowalające. A na parkiecie, w rozgrywkach Ekstraligi? Ciężko było, ale dziewczęta utrzymały status. Utrzymały się. Ja mogę powiedzieć, jeżeli by ktoś chciał mnie potraktować za eksperta, to mógłbym się silić na to, że byłbym takim ekspertem, jeśli chodzi o futsal, bo skoro przez 25 lat w tym uczestniczę, no to człowiek, nie będąc zawodowym trenerem, coś na ten temat może powiedzieć. Natomiast na temat kobiecego futbolu to już się wypowiadam bardzo ostrożnie. Dla mnie zaskoczeniem było to, jak dobrze sobie radziły w futsalu nasze przeciwniczki w Ekstralidze. Był układ taki, że myśmy praktycznie wszystkie mecze u siebie przegrali tak do pewnego momentu. Dopiero siłą woli, charakteru, szczęścia utrzymaliśmy się w tej Ekstralidze. I tu było widać taką dużą różnicę między pierwszą ligą, tak to odbieram, a Ekstraligą, że jednak już w Polsce jest sporo dziewczyn, które gra świetnie, czy to w piłkę nożną, czy w futsal. No i stąd takie zdziwienie moje, że ta różnica była aż tak
tak znacząca. A teraz słów kilka, a może nawet więcej niż kilka, o perle w koronie, czyli naszej drużynie mistrzów futsalowych. Za nimi wakacje najdłuższe od lat, a sezon ligowy zapowiada się najtrudniejszy od wielu lat. Krajowa konkurencja dozbroiła się znacząco. Nadal trwa zresztą wyścig zbrojeń, sądząc po medialnych doniesieniach z kilku klubów. No a w Lidze Mistrzów czeka nas zderzenie w fazie zasadniczej, w fazie main round, zderzenie z czeskim tytanem, z Spartą Praga. Tak. Polskie drużyny piłkarskie przez wiele, wiele, wiele lat ostatnich męczą się, bo chyba inne słowo nie byłoby tu zasadne, z tym, aby przepchać się w jakiś sposób. Jest to eufemizm z ust prezesa. Tak, do rundy zasadniczej Ligi Mistrzów, a tu nagle mistrz Polski jest już w tej rundzie zasadniczej. No to jest olbrzymi sukces bycia wśród tych kilkunastu najlepszych drużyn w Europie w tej chwili. No to powoduje, że od razu jesteśmy najwyżej rozstawioną drużyną, jeśli chodzi o tę grupę, do której trafiliśmy w czeskiej Pradze. I to jest taka pewna satysfakcja. To wynika faktycznie z tego, co zawodnicy naszej drużyny, włącznie z sztabem trenerskim, no, wywalczyli sobie poprzednimi występami na parkietach europejskich. Czyli można powiedzieć same plusy. Z punktu widzenia kibica i z punktu widzenia prezesa wygląda to już to trochę gorzej. Mianowicie ja żałuję bardzo, że my nie możemy organizować takiego turnieju eliminacyjnego tutaj w Bielsku-Białej, bo gdybyśmy grali w tych eliminacjach śladem już chociażby poprzedniego roku, no to można byłoby tych naszych futsalowców zobaczyć tutaj w Bielsku-Białej, jak grają. I wesprzeć dopingiem. Wesprzeć dopingiem, co już miało miejsce, a dopiero po takich pozytywnych eliminacjach ruszyć w Europę. Przypomnę Rygę i później oczywiście Barcelonę, jeśli chodzi o poprzedni sezon. W tej chwili od razu na głęboką wodę jesteśmy rzucani, trafiamy do Pragi i tam spotkamy się ze Spartą Pragą. To będzie faktycznie dodatkowy podtekst występów w tej drużynie zawodnika, który jeszcze niedawno grał w rekordzie, czy myślę o Michale Seidlerze. Nie udało się przeprowadzić tak tego układu, żeby on dalej u nas grał. Także wygrał w sumie mocniejszy finansowo klub. Więc to już pokazuje, z kim się będziemy musieli mierzyć. To, że Sparta Praga przerwała wieloletnią hegemonię era Pak Rudim, no to już pokazuje, jak silna to będzie drużyna. Będziemy gościem u nich. Także wyzwanie spore. Ja mam nadzieję, że spora grupa kibiców, to w końcu nie jest daleko, wybierze się do Pragi. Czy to skorzysta z samochodów, czy, tak jak słyszałem, kursuje Pendolino z Cieszyna do stolicy Czech. W związku z powyższym zapraszam do tego, żeby wsiąść do pociągu, niekoniecznie byle jakiego, i pojechać do Pragi. Turniej jest na początku października, niech sobie kibice wpiszą to do kalendarza, żeby przynajmniej w szczególności być na tym meczu z mistrzem Czech. A na krajowych parkietach to faktycznie jest nowum, będzie 14 zespołów rywalizowało, mamy aż 4 beniaminków. Nawet każdy z tych 4 beniaminków to są fajne, ciekawe drużyny. Natomiast sądzę, że taki będziemy mieli kilku mocnych oponentów. Ja nie wspomnę o Gacie, z którym rywalizujemy już od wielu lat i lekceważenie tego zespołu nigdy na dobre nie wyjdzie. I myślę, że gdyby tak popatrzeć na poprzedni sezon, dobrze wspomnę, że dwukrotnie z nimi przegraliśmy i raz wygraliśmy. W Istocie? Tak, to taka drobna dygresja. Zresztą każda drużyna, i to nic nie powiem odkrywczego, bardzo spręża się na mecz z mistrzem Polski. Nie będzie łatwo i można powiedzieć z każdym rokiem trudniej. Myślę, że głównym takim naszym konkurentem będzie Klirek Chorzów. To będzie rywalizacja, tak przewidując to, co może się zdarzyć w tym sezonie, która będzie rywalizacją na wielu płaszczyznach. Ona się już rozpoczęła trochę przed sezonem, moimi rozmowami z prezesem Wolnym, który bardzo nalegał na tym, aby jednak osoby, myślę tu o jednym z czołowych naszych futsalowców krajowych, zastawników, którzy no, chcieliśmy widzieć w naszym gronie,
Rozumiem, że prezes napotkał na opór strony przeciwnej. Przeciwnej, tak. Chcemy grać o to samo. Dokładnie trzeba powiedzieć i Clearex ma pełną tego świadomość, że naszym celem jest to, żeby rekord po raz piąty w historii zdobył tytuł mistrza Polski. W tym momencie wyrówna rekord Clearexu, ale będzie najbardziej utytułowanym klubem w Polsce. Do tego zmierzamy i myślę, że zapowiada się Clearex zrobi wszystko, sezon, żeby się to po prostu nie wydarzyło. Tak. Zatem obniżmy nieco na koniec naszej rozmowy temperaturę, mówiąc o nieco innych kwestiach, aż mocno związanych z klubem ze Startowej. Dostrzegany jest fakt poszerzającego się kręgu firm wspierających nasz klub, ale szczególnie widoczna jest zmiana optyki z perspektywy placu ratuszowego w Bielsku-Białym. Tego się nie da nie dostrzec. No to odbieramy to faktycznie pozytywnie w tym układzie sportowym. No wydaje mi się, że postępowaliśmy przez wiele lat w ten sposób, że udowadnialiśmy to, iż w tej niwie sportowej osiągamy jakieś określone wyniki, które wymagają wsparcia. To wsparcie było do tej pory no nieproporcjonalnie w stosunku czy to wielkości klubu, tego co czynimy, osiąganych rezultatów i wydaje mi się, że teraz jest to docenione. Myślę tutaj o ekstraklasie futsalu, wspomniałem już wcześniej o drużynie kobiecej. No, względy proceduralne powodują, że drużynę trzecioligową w całości musimy finansować z własnych środków. Chciałbym, żeby to wyglądało inaczej. To nie są małe obciążenia. Tu przede wszystkim faktycznie te podstawowe obciążenie jest po stronie rekordu systemu informatycznego, czyli głównego sponsora klubu. My mamy jeszcze inne duże obciążenia. Tym dużym obciążeniem jest układ utrzymania całego ośrodka rekordu. To jest obszar blisko 5 hektarów. Utrzymanie takiej masy sportowej jest niezwykle kosztowne. No, gminy generalnie do bazy sportowej w poszczególnych miastach dopłacają sporo środków. Tutaj gmina nie płaci, nie kosztuje to nic. No, cały ten ciężar jest w naszą stronę. Często musimy nawet nasze plany, bo były przecież plany, o których ja mówiłem, modernizacji naszych trybun. My zrezygnowaliśmy w pewnym momencie z tego, ale z jednego prozaicznego powodu, że trzeba było wyremontować dach hali sportowej, wyremontować dach budynku hotelowego, a dodatkowo weszła nam kwestia praw organizacyjnych związanych z mistrzostwami świata U20, które miały miejsce między innymi w Bielsku-Białej. Kibice przede wszystkim byli skoncentrowani na tym, co się dzieje na stadionie miejskim, natomiast myśmy szereg drużyn gościli u siebie. To spowodowało, że musieliśmy gruntownie zmodernizować naszą płytę boiska. Tyle, ile wysiłku pracownicy naszego klubu z Kubą Holiszem w to włożyli, to tylko my wiemy. Ja myślę, że szanowny redaktor również, który na stałe jest przecież w naszym klubie, więc widział, co się dzieje za oknem, to był olbrzymi wysiłek i tak również finansowy. Ja powiem w ten sposób, że myśmy na tą modernizację wydali ponad 300 tysięcy złotych. A przychodów z tego tytułu, to może to jest 1/5. Także to było. Chyba jeszcze mniej, prezesie. Chyba jeszcze mniej. Była publiczna bodaj informacja. Gratyfikacja ze strony FIFA to kwota bodaj 10 tysięcy dolarów. Tak. A plus taki szczery list gratulacyjny. Tak, to trzeba by też podkreślić. I oczywiście tu podziękowania z Urzędu Miasta, ale tak mówię, na tych szczerych podziękowaniach, które sobie bardzo, bardzo cenimy. Ja to daję jako pewien przykład, czym my na co dzień musimy po prostu żyć, jeżeli chodzi o kwestie klubowe. Ta nasza aktywność musi być częstokroć bardzo rozproszona. Tu dam jeden taki przykład. Drużyna futsalowa rekordu trenuje już od początku tego tygodnia. Ja niestety, będąc na terenie Centrum Sportu, jeszcze na żadnym treningu nie byłem, żeby zobaczyć, jak się prezentują chociażby Jani Korpela, czy jeden z tak zwanych testowanych zawodników. Bardzo mnie to ciekawiło, ale ciekawość to jest jedna sprawa, a liczne obowiązki, które są związane z prowadzeniem klubu, to już druga sprawa. No i te obowiązki
no niestety muszą górować, no bo taka już jest rola prezesa. Dlatego prezesa specjalnie zapraszać nie będę na potyczki toczone przy Startowie 13, bo to wynika poniekąd z obowiązków pełnionych w zarządzie klubu. Natomiast serdecznie zapraszam Państwa na wszystkie wydarzenia związane z rozgrywkami trzecioligowymi na trawiastym boisku, mistrzowskimi zmaganiami naszych pań, no a przede wszystkim batalie w futsal ekstraklasie. Do zobaczenia.